Cześć, tu Fiki, Miki, Agatki i Moniki. Monika, co to dzisiaj jest za dzień? Powiedz mi, bardzo fajny chyba, co? Tak, zakończenie roku szkolnego. Na szczęście nie rozpoczęcie. Na szczęście nie. Zaczynają się wakacje, więc dzisiaj tak. Jest dzień zakończenia roku szkolnego. Dobra, lecisz. Na początku jest jakaś akademia chyba w sali gimnastycznej, tak? Tak. A potem w sali swojej tak, macie? Tak, jakby w sali gimnastycznej odbierają świadectwa osoby, które mają czerwony pasek, a w sali te, które nie mają czerwonego pasku. Aha, dobra, wiem o co chodzi. No i co, będzie jeszcze miała czerwony pasek? To się wszystko okaże za chwilę, tak? Dobra, to wszystko. Spróbujemy to. No nie, zobaczymy. Wszystko to będziemy może nagrywać, jak nam się uda w środku. Tak. A jak nie, to wszystko później wam pokażemy. Pokażemy, jakie stopnie dostałaś na zakończenie roku i na świadectwie będziesz miała? Tak. Dobra, tak więc wyruszamy. Na sali gimnastycznej odbyła się uroczystość dla wszystkich czwartych, piątych, szóstych oraz siódmych klas. To właśnie tam odebrałam swoje świadectwo. Udało mi się zdobyć świadectwo z czerwonym paskiem. No i jestem już w domu po rozdaniu świadectw. No właśnie, Monika, musieliśmy szybko uciekać, prawda? Dlaczego uciekaliśmy? Ja teraz ogólnie mam trochę mokre włosy, bo właśnie akurat jak wyszłam ze szkoły, szłam do drzwi, nic nie padało, nagle wyszłam, zaczęło no po prostu właśnie. Tak lać, że całe świadectwo i cała ja byłam mokra. No właśnie, ja też obserwowałem na radarze burz, bo właśnie dzisiaj zapowiadali, że będzie gigantyczna burza i to właśnie w tych momentach, kiedy Monika odbierała to świadectwo. Tak, no ale i w ogóle jest takie niebo, takie ciemne. No jest duszno, jest gorąco, no dobra, ale jesteśmy po rozdaniu świadectw. Tak. Już świadectwo jest w domu, tak? Mhm. Monika będzie chodzić teraz do... szóstej klasy. Znaczy, teraz zdałaś. Będę chodzić na wakacje. No tak, teraz wakacje. Zdałaś, tak? No, to super. No to super, gratulacje dla Moniki. Tak. I co, opowiesz nam trochę o swoich ocenach? Okej, to mogę wam właśnie powiedzieć moje oceny. Nie są one aż takie dobre, ani nie są aż takie złe. No dobra, no to chodź. Dobra, czyli tak, język polski... A zachowanie jeszcze chyba na górze jest, czy nie? Tak, zachowanie to jest bardzo dobre zachowanie, bo tak jakby zdrowie się dostawało wtedy, jak się nosiło mundurek, a ja nie nosiłam tego mundurka, ponieważ jak było to? Gorąco i nie nosiłam, ale dobra, bardzo dobry jest też git. No jest tak, bardzo dobry. No tak, tak. Z religii mam też piątkę. Mhm. Z polskiego mam czwórkę, z angielskiego mam piątkę. A czego sobie piątki nie masz z polskiego? Z polskiego, no bo miałam oceny, które aha, nie wygłaszały piątki. Aha, no dobra, średnia, no dobra, spoko. Następną mówisz angielski, piątka, tak? Tak, z angielskiego mam piątkę. Dobra. Potem muzyka też piątka, wow. Plastyka szóstka. Wow, to co zrobiłaś takiego z plastyki? Właśnie, że... Nie wiem, chyba jakoś muszę pięknie rysować. Tak? No wiecie, może ale tak. Pani po prostu za, nawet jak się nie rysuje pięknie, po prostu za to, że się narysowało coś o danym temacie. Aha, no za takie zaangażowanie, tak? No widziała właśnie. Pani, że jesteś zaangażowana, więc spoko, tak. Dobra. Nie każdy musi być malarzem, prawda? No właśnie. Dobra. Historia piątka. No, to potem... świetnie. To jest ciężki przedmiot, historia. Tak, historia jest ciężka. Trzeba się uczyć, ale no. Nawet... Znaczy ja ogólnie nie lubię się uczyć historii, no ale na każdy sprawdzian starałam się uczyć. No dobra. No, a więc tutaj przyrody nie ma. Geografia czwórka. Geografia czwórka, nie piątka. Tak. Ale chyba mało osób miało, tylko prawda? Tylko jedna osoba miała w klasie. Tylko jedna osoba miała w piątkę, tak. No. Bo... biologia piątka. Wow, to też jest ciężki przedmiot, masz piąteczkę. Ale uczyłaś się, dużo się uczyłaś. Tak, no. Ja się bardzo lubię ogólnie uczyć z biologii i zawsze sobie robię notatki z biologii, z historii, z których się właśnie uczę. I to mega pomaga. Mm-hmm. No widzisz, czyli twój sposób i rada dla wszystkich. Róbcie sobie notatki jakieś fajne i wtedy właśnie tak. Dobre oceny nas czekają. No. Mam taką całą dużą teczkę z notatkami. No to bardzo dobrze, to ci się kiedyś może przydać. No. A na bieżąco też się przydaje, bo właśnie z takich fajnych notatek, jest dobrze zrobionych notatek, jest się dobrze uczyć. Tak. Bardzo dobry masz, Monika, sposób. No. Dziękuję. Potem chemia, fizyka to nie, matematyka czwórka, ale to jest taka czwórka bardzo dobra, ponieważ ja ogólnie z ostatniego sprawdzianu, który był, miałam mieć piątkę, ale zależało od ostatniego sprawdzianu, no i z tego sprawdzianu dostałam niestety trój. No i takie... Brakowało jednego punktu tam chyba, nie? Tak, do czwórki. Brakowało jednego punktu ze sprawdzianu i miałabyś piątkę na koniec, nie? Ale nie fart. No ale fart. To... No, dobra. Informatyka piątka, technika szóstka. Wow, szóstka z techniki nawet. Tak. Czyli co tam robiliście takiego? Z techniki, no ogólnie robiliśmy jakieś takie różne prace. Ale no, z techniki jest nawet spoko, chociaż niektóre były trudne, nawet szliśmy.
Jakby takie serduszko. No nieźle. Chyba nawet gdzieś tutaj masz. Gdzieś tam masz. No dobra, dzisiaj nie będziemy, wyciągać tego, bo dzisiaj się skupiamy ogólnie na ocenie całego roku. Dobra. Tak. Technika szóstka, co dalej? WF, no to piątka. Piąteczka, dobra. Tak. No i jeszcze inne zajęcia, no to wychowanie do życia w rodzinie. Wderzeć, no to uczestniczyłam. Aha, ja bo też to nie tylko. Na aha, dobra, spoko. Moja średnia ocen to 4,90. Czyli co, mamy już wakacje, tak Monika? Cieszysz się? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz idziemy z Agatką się przygotowywać na jej zakończenie roku. Twoje było troszkę wcześniej, tak. a teraz Agatki. Tak. Agatka nie będzie miała przecież tam jakiegoś tam świadectwa, ale jakieś tam ale występy. Ale dyplom będzie. Jakiś dyplom, nie tak. Wiem, właśnie tak. Dyplom zostaje, no, ja nie dobra, wiem. Dobra. Jeżeli chcecie, możecie mi napisać, jakie wy mieliście oceny na świadectwie szkolnym. Właśnie, piszcie nam to wszystko w komentarzach, bardzo chętnie to przeczytamy, zobaczymy, czy mieliście lepsze oceny, czy gorsze, czy może podobne, ale najważniejsze, żeby zdać do następnej klasy i żeby wakacje były udane, czego wam bardzo życzymy, jakichś fajnych wyjazdów, jakichś fajnych przygód. Tak. Dobra. Cześć, cześć, cześć! A co to za piękna dziewczyna, jakaś taka elegancka. Będę szła na koniec roku. Na zakończenie roku do swojej zeróweczki, tak? Ale pięknie się wystroiłaś. Taka Będę tańczyć. Będziesz tańczyć, będą różne występy, Agatko. Dobra, ale pięknie się wystroiłaś, taka piękna biała bluzeczka i granatowa spódniczka. No wyglądasz przecudownie, przepięknie. O, jak się kręci ładnie, no dobra. Tam też będziesz tak na występach, tak się kręcić? Dobra, będzie świadectwo u ciebie, czy nie? Świadectwo? Chyba nie będzie świadectwo. Nie, bo nie było ocen, tak? W zerówce nie ma czegoś takiego. No dobra, zobaczymy, co tam nas. Ale w pierwszej klasie będzie! No tak, bo później już idziesz do pierwszej klasy. Dobra, tak. Super, zbieramy się, bo już nie ma czasu. Szybciutko, szybciutko, tak? I siu! Pani mnie wyczytały i podeszłam do nich. Na zakończenie roku dostałam jakieś fajne prezenty. Zobaczcie, jakich dużo ledwo mogłam unieść. W końcu zdecydowałam się, że zaniosę je do rodziców i do Moniki. A co to dostałaś, Agatka? Jakieś prezenty fajne, tak? No i Agatka, już jesteśmy w domku, prawda? Jak tam emocje po zakończeniu roku? Fajnie było? Super! I tu są te rzeczy, które dostałaś, tak? Tak, mogę wam teraz zrobić takie małe tego, takie przedstawionko. Małe przedstawionko, dobra, no to powiem. Mamy jakąś taką książkę, taką bajkę. Wiersze dla dzieci Juliana Tuwima. No to Agatka, teraz wieczorem, wiem już co będziemy czytać. Wow, jakiś bobas. Jakiś bobas golas. Będziemy czytać co wieczór, Agatka? Teraz będziemy. Tą książkę, dobra, super. Co tam jeszcze dostałaś? Aż ciężko ci było to wszystko unieść, prawda? Ja dostałam taką książeczkę. Aha, głośnik. To jakaś łamigłówki logiczne. No, to będziemy rozwiązywać. My lubimy takie łamigłówki, nie Agatko? Tak, zobaczcie, to są... Poczekajcie. Jest dużo tego. No dobra, dobra. Pokaż, co tam następnego. No właśnie, będziemy czytać i będziemy tutaj wszystko patrzeć, o co tutaj chodzi. Dobra, a to jest co? Dyplom. Słuchajcie, dyplom dla Agatki. Wow, takie sowy są dumne z tego, że Agatka skończyła zeróweczkę i idzie do pierwszej klasy, prawda? Dobra, a tam? Są sowy. Sowa, sowa. Sowa, sowa. Agatka, ale najbardziej mnie ciekawi to ostatnie. Co to jest? Jakiś cukieras, taki zawijas. Niespodzianka. Ten cukierek miał być niespodzianka. No i co tam w środku jest? Otworzysz, pokażesz? Tak. A może tam nic nie ma, to tylko takiej może, wiesz... Jest, bo ja to widzę. Widzisz coś? Dobra, tak, to otwórz. Otwórz i pokaż nam, co to jest. No. Pokażę. No dobra, Agatka, rozwiązałaś w końcu ten cukierasek. I co tam jest? Wysyp nam, wysyp. Może, patrz, wysyp. Wow! Patrzcie, mamba! No właśnie. Jakieś cukieraski. Wakacje. Cieszysz się, że wakacje nastały? Bardzo. Gdzie jedziemy? Możesz nam powiedzieć? Do Łeby nad morzem. Tak. Co tam będziesz robić? Jeść cukierki. Jeść cukierki. Pluskać się w morzu, tak? Tak. Pluskać się w morzu, bawić się, bo tam pewnie coś mi jakiś cukierek. No coś ci pospadało. Właśnie. No może powiesz nam tutaj, a nie zajęłaś się teraz tymi cukierasami, co? Czy jesteś bardzo tym wszystkim zajęta bardziej, tak? No, ale... Tam się będzie pewnie jakiś plac zabaw, no i no fajnie, no, będzie. Fajnie będziemy będzie. Gdzieś pewnie spacerować. No na pewno, na pewno. Agatka, dobra, a nie będziesz tęsknić za szkołą i za koleżankami? Nie, pewnie nie. Pewnie w pierwszej klasie będziesz miała nowe koleżanki i nowych kolegów, prawda? Aha. Wszystko się okaże. O, i zjadła właśnie Agatka, dobra. Dziękujemy wam za oglądanie dzisiejszego filmiku. Jeżeli podobał wam się on, to klikajcie łapeczki w górę.
Pamiętajcie o naszym drugim kanale, no to gramy! Klikajcie w miniaturki filmików, które teraz widzicie na ekranie. Oglądajcie inne filmiki na kanale Fiki Miki, Agatki i Moniki. Wpadajcie na naszego Facebooka oraz Instagrama. Subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. Pa, pa!